No, czy skorpionki. Kochani. Em, lecimy z waszym czytankiem na luty. Miłość praca, co jest najlepszego do Osiągnięcia i wy z każdym znakiem. No, misiaczki, Zaraz się dowiemy, co tam u was. Już, już, już jeszcze raz i będziemy lecieć jeszcze raz. Skorpionek na. Dobra, jeszcze raz. Skorpionek na luty. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Eem, pierwsza historia miłościowa, kochani, najpierw, dobra? Pierwsza historia miłosna. No to co to jest? Jeżeli macie stały związek poważny i macie jakieś sprawy lub załatwienia związane z domem, Mieszkaniem, kupnem domu, mieszkania, remontem? Jakieś problemy z urzędem? Urząd robi problemy albo nakłada kary, albo dodatkowe opłaty. Coś coś związane z domem, mieszkaniem, budową domu, mieszkanie? No nie wiem, Miszki, co, no, rany boskie, coś związane z domem, no. Urząd robiący problemy lub nie wydający jakichś pozwoleń, zgo, zgody, dobra, nie wiem, tyle, nic więcej nie mówię, bo ja w ogóle uważam, że to pewnie do nikogo, bo. Ale jeżeli macie jakiekolwiek inne decyzje, to podjęcia razem tej decyzji nie ma. Bo to może nie jest urząd, to może jest wasza decyzja. Zwłaszcza wy jesteście kochani skorpion, Ym, to nie za bardzo jest wasza energia ta niezdecydowana. Ja się nie mówię. Być może jest to wasza energia, ale ja zakładam, że raczej wy macie do czynienia z kimś, kto jest tak cholernie niezdecydowany. I teraz tak, jeżeli nie daj Boże, mam nadzieję, że nie. Jesteście Singlem, który ma konszachty z czyimś mężusiem albo żonusią. No to wam od razu mówię, że oni utrzymują tam ten związek. Oni absolut. Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że w lutym ta osoba podejmie decyzję pod tytułem: Zostawiam wszystko, przychodzę do Skorpiona w ogóle tutaj. Nie. Mm -mm. Nie. Nie będzie tej decyzji. Jeżeli ktokolwiek myśli, że ta decyzja zostanie w lutym podjęta, nie zostanie podjęta. Jeżeli ktoś myślał, że ktoś się będzie rozwodził, być może wy, nie wiem kto, ale że ktoś będzie miał rozwód, nie ma rozwodu. Nie wiem czemu. Nie, może nie ma orzeczenia, po prostu jeszcze jakiegoś czy werdyktu, czy jak to tam się nazywa w tych sądach, już nie wiem, nie znam się na tym. Ale tego ostatecznego takiego rozwodu, może, może tego jeszcze nie ma, może to dopiero czeka na to, żeby było zrobione. Ja nie wykluczam tego. Jest to możliwe, że to będzie dopiero w marcu albo w kwietniu. W lutym tego nie ma, tylko tyle mówię. I jest utrzymane małżeństwo i stabilizacja jakaś. Utrzymane. Więc jeżeli ktoś liczył na rozwód lub jakieś pozytywne decyzje, czy coś takiego w sprawie małżeństwa, domu, mieszkania? No właściwie tyle. Majątku? Nie wiem. Może rodziny? No to po prostu tych decyzji nie ma. Albo nie daj Boże, są nie, nie po Waszej myśli. No. no po prostu. Może być, że się ktoś rozmyśli z czegoś. Ktoś się rozmyśli. Rozmyśli się na przykład z rozwodu i zachowa um, ten związek, z którego chciał, chciała. Odejść. No, jest taka możliwość. No. Może Wy macie, może Wy chcecie rozwodu, albo chcecie się rozstać, a Wasza osoba się nagle rozmyśli, będzie Wam utrudniać. Może to jest coś takiego. Dziwne, nie? Dziwne. Jeszcze się zastanówcie. Jezuzicku. Albo macie czekać na lepszy moment, no? Albo macie poczekać na lepszy moment, żeby tą decyzję żeby zdecydować, no to to są ci, którzy rzeczywiście tu podejmują jakieś decyzje, albo macie rozważyć inną opcję, cokolwiek to dla was znaczy. Rozważyć inną opcję jest pokazane, czekaj, czekaj. Zastanów się jeszcze, czy może nie zrobić inaczej, skoro to się nam nie rozwija, nie idzie w dobrym kierunku. W sensie nie rozwija, w sensie na przykład nie ma jakiejś decyzji, nie, no, o tym mówię. Ym, to jest pokazane, żeby rozważyć inną opcję. Jeżeli jest decyzja, ale jest nie po, nie po waszej myśli, e, odwołać się, odwołać się od tego, jeżeli można, odwołać się od jakiejś decyzji. Słuchajcie, to mogą być jakieś takie pierdoły, że jakaś pieprzona spółdzielnia gdzieś tam mieszkaniowa, czy cholera wie co, gdzieś tam coś tam zadecydowali e, i wam utrudniają życie i wy odwoływalibyście się od tej decyzji. No to, to nawet takie coś może być, to nie musi być jakieś nie wiadomo jakie poważne. Ale jeżeli Wy jesteście osobą, która czeka, że on, ona Was wybierze, zostawi żonę, męża, nie wiadomo co, zostawi dom, rodzinę, wszystko i przyjdzie do Was, to jest pokazane, zastanów się, jak długo jeszcze będziesz opcją. Czy na pewno chcesz być opcją? Zastanów się. Jest pokazane, zastanów się. No, Jezusicko, no to się zastanówcie na ranybościu. Zobaczmy na drugi przekaz. Zobaczmy na drugi przekaz miłościowy. Drugi przekaz miłościowy. Drugi... Hi, hi. Gia, co to jest? Cofka! No. Drugi przekaz miłościowy to jest cofka. Dla tych, którzy są sami i na przykład się niczego nie spodziewają. Siedzą sobie jak gdyby nigdy nic, pilnując własnego... Nie wiem, interesu. Dobra, to głupio zabrzmiało. Chciałam przetłumaczyć z angielskiego minding their own business, a zabrzmiało to trochę głupio. Zwłaszcza jeżeli jesteś chłopakiem. Sorry! No dobra. Um, jeżeli ktoś sobie jest singlaczkiem przepiękniaczkiem i siedzi i w ogóle nikomu nie zawadza, i w ogóle ani nawet nie liczy na to, że jakaś cofka z przeszłości nagle przyjdzie, przyjdzie, w lutym. A czego się spodziewamy na No, oczywiście, że na Walentynki przylezie. Co u ciebie? Wszystkiego najlepszego z okazji, Walentynek. W ogóle, spotkajmy się. No. Wiecie co, ja nie wiem. Ja nie wiem, kto to jest. Ja się sam. dlaczego wy nie możecie być razem. A to jest jakaś klatka, to są jakieś związane ręce. Tu ktoś. Nie chcę tego zakończyć, nie pali mostów, nie wiem. Może was chce trzymać w klatce ten człowiek? Może to jest takie coś? Może to jest na przykład jakaś relacja, która jest istniejąca, nie żaden wracacz, nie żadna cofka niedokończona i wraca. To może to nie jest takie. Może to jest relacja istniejąca, z której dawno byście wyleźli, gdyby nie to, że nie za bardzo wiecie jak i macie związane ręce, być może. I czujecie się jak w potrzasku, i nie możecie tego zakończyć. Już dawno ten rozdział powinien być zamknięty, drzwi zamknięte. Mm -mm, nie jest. Nie ma. Nie zamknięte. Albo cofka, i nie palimy mostów, i nagle przyłazi z pieśni. Znaczy, dobra, nie ma tu pieśni pokazanej, akurat to sobie dopisałam, ale przyłazi i będzie chciał, chciała powtarzać ten cykl od nowa. Czy wy chcecie powtarzać ten cykl od nowa? Chcecie? Miśki! Po co? Siedzieć w więzieniu, powtarzać cykl od nowa? A, a propos więzienia, może ktoś jest w więzieniu? I nie może wyjść z tego? A czemu nie może ktoś wyjść z więzienia? Czemu ktoś nie mógłby wyjść z więzienia? Co złożył jakieś podanie, żeby być wcześniej wypuszczonym i się nie zgodzą? To takie coś? Czy, dlaczego na przykład ktoś nie może wyjść? Przecież ten wyrok to jest na ileś, nie? I ktoś myślał, że się to zakończy, a to się nie kończy. Nie wiem co teraz powiedziałam. No, nie, dobra, nie pytajcie mnie. Um, dobra, o Jezu, lecimy dalej, bo przecież nie wiem, jaka zrada na te jakieś dziwne więzienne cykle, niepalone mosty. Coś macie wykryć, albo ukryć. Co to jest? Jeszcze raz, jeszcze jedna karta. Co macie wykryć? Co byście mogli wykryć? Jakie nie walczyć o coś, zobaczyć prawdę, zobaczyć, że jest tajemnica, jednocześnie sami nic nie mówić i nie uzewnętrzniać się przed osobą wracającą ewentualną, nie walczyć o coś za wszelką cenę, nie kłócić się, nie walczyć, nie kłócić, coś wykryć. Jezu, ja nie wiem, co ja mówię. Sorry, Skorpionu. O Boże, jak ja nie lubię takich czytań, kiedy nie mam pojęcia, o co chodzi. Ja tylko mam nadzieję, że może ktoś wie. Nie walcz o coś, co jest z góry przegraną sytuacją. Albo się schowaj i nic nie mów, nie powtarzaj tego cyklu, albo wykryj. Wykryj, że co, że osoba nie jest szczera z wami? Przychodzi, powtarza cykl, a kłamie? O, Boże, dobra. już. No, to tak, to, to nie wiem. To nie wiem. Miszki, jeżeli jesteście singlem, ja zrobiłam dwa przekazy. Tutaj nie ma nic dla singli z wyjątkiem takiego singla, który miałby cofkę. Po prostu, że się zdziwicie. Siedzicie sobie, siedzicie, jak gdyby nigdy, aha, dobra, jest. No to, to, to taki przekaz, no ale powiem. Bo potem będziecie płakać, że nie ma przekazu dla singli. Słuchajcie. Ewentualny przekaz dla singli byłby taki, że ktoś nie idzie do przodu ze swoim życiem, z randkowaniem, z poznawaniem nowych ludzi, bo ma niezamknięty cykl z przeszłości. Mianowicie myśli, lub marzy, lub wspomina, lub czeka, nie wiem, być może, na coś, co już kiedyś było. I wtedy, no teoretycznie to nawet nie musiałoby przyjść, ale wystarczy, że wy siedzicie i czekacie, i cały czas gdzieś tam w głowie wałkujecie, a co by było, gdybym tam wróciła, wrócił? To jest pokazane, że w tym momencie wkładacie się do klatki, takiego myślenia w kółko o jednej i tej samej osobie. I dlatego jest pokazane, że nie możecie z tego wyjść. Nie możecie z tego wyjść wtedy. Znaczy, możecie z tego wyjść, ale wy pokazujecie, że nie możecie z tego wyjść, a jest pokazane, żeby się zastanowić, czy, bo o to nie warto walczyć, bo to i tak, i tak była porażka. Taka jest rada dla was. Nie walcz o to, bo to i tak jest porażka. To jest przegrana sytuacja, nie walcz o to. No. Jeżeli wam przyjdzie do głowy w, w lutym odezwać się do niego! 14 lutego, taką mam szansę, napiszę do niego w ogóle! Albo do niej. Nie róbcie tego. Nic więcej nie mówię. Wy macie wolną wolę, ale nie róbcie tego. Dobra. Skorpionu, praca. Praca, 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 praca. Co się nam odwróciło? Wszyscy, którzy mieli problemy finansowe poważne, yy, idzie jakaś odmiana, wyjście z jakiejś stagnacji dla niektórych skorpionów. Idzie być może w lutym, no, przecinacie, odcinacie się od jakiejś, dajecie radę, no, dobrze, dobra, każdy jeden skorpion, który miał ym, dół, dół finansowy, dół w biznesie, mało klientów, mało pieniędzy, mniejsze dochody, mało oszczędności, dużo wydaliście, co by to nie było, ale był dół, wychodzicie z dołka. Swoją ciężką pracą, tak w ogóle. Swoją ciężką To nie jest tak, że nagle, a żeśmy wyskoczyli w ogóle z tyłka. Nie, nie, to nie jest na takiej zasadzie. Swoją ciężką pracą. W sensie, że sami sobie zawdzięczacie to, że wychodzicie z tego dołka. No. Nie tyle, że los się odmienia, że nagle tutaj mówię, z odwłoka przychodzą pieniądze czy poprawa. Tylko wy pracowaliście ciężko na to. Żeby się z czegoś wykaraskać. I się wykaraskujecie. Wykaraskujecie. No dobra. No dobra, nie będę się zastanawiać na tym, jak to powiedzieć. Ale w każdym razie wychodzicie z tego dołka. A jaka jest rada na to? Cieszyć się i ze spokojem podejść do, tych, do, tego, do tej całej sytuacji, ze spokojem, uspokoić się, bo już teraz będzie lepiej. Słuchajcie, jeżeli chcecie wyjazdy robić lub jakieś komunikacje, które są ważne, ewentualnie załatwienia urzędowe, to jest to pokazane dla Was pomyślnie w tym tygodniu, w tym miesiącu. Jezus, ja cały czas mówię, w tym miesiącu, w lutym. Jeżeli jest jakaś kręta droga, strome schody, nie wiadomo jakie kłody pod nogami itd. i tak dalej, przeszkoda na przeszkodzie, pokonacie każdą. Spokojnie. Jest pokazane tak, jakbyście w końcu ruszyli. Mówię, wychodzicie z jakiejś stagnacji. Tak, jakbyście ruszyli do przodu i już was nic nie zatrzyma, nawet jak będą przeszkody na drodze, pokonacie każdą. Cieszyć się, uspokoić się i w tym momencie już się zacząć powoli delektować tym, że już będzie tylko lepiej. Dobre karty, dobre karty. Jeżeli macie dobrze cały czas, no to co? No to, no to nic, to może po prostu podróże, komunikacja, dogadywanie się z jakimiś ludźmi em, i ciężka praca. Po prostu ciężka w sensie, że dajecie radę. Że nie jest lekko, że są czasami jakieś przeszkody na drodze, ale dajecie. Radę cały czas. No. Jeżeli znacie w pracy lub w związku z pracą jakąś osobę z znaku wodnego albo jakiś ojciec, lub partner, lub przyjaciel, lub dobry szef, lub dobry wspólnik, mówiąc dobry, mam na myśli spokojny, opiekuńczy, miły, em, taki dorany przyłóż. To ta osoba może wam pomóc w tym miesiącu. Dobra. Najlepsze do osiągnięcia. Najlepsze do osiągnięcia dla skorpionu Lisia. Dobra, Kani, pamiętacie, jak powiedzieliśmy. Jest to było u Was, czy to było uwagi? Bo już mi się zlewają te czytania i nie wiem teraz, czy to było u Was. Czy ja mówiłam do Was na początku, że będziecie mieli. że ktoś będzie niezdecydowany. Dobra, chyba tak. Chyba u Was mówiłam, że ktoś jest niezdecydowany. Dobra. Jeżeli macie taką sytuację, że macie do czynienia z osobą niezdecydowaną, która ma coś innego i wcale się na was nie decyduje, to najlepsze do osiągnięcia to jest przestanie, zaprzestanie planowania czegokolwiek już więcej z tą osobą. Mm -mm. Nie. Jeżeli ten, ta karta odwrócona urzędowa prawna to są jakieś problemy przy domu, czy dla domu, czy dla rodziny, czy dla małżeństwa, Um, lub zmiana zdania, ktoś zmieni zdanie. A, właściwie też nie będę rozwodzić. Wychodzi na to, że to jest chyba, no, że tak na razie powinno zostać. Rezygnacja z nowej drogi, która byłaby po rozwodzie i próba uratowania czegoś. Albo rezygnacja z nowej drogi z osobą niezdecydowaną na Was. Jeżeli czekaliście na jakieś werdykty, niewerdykty, nie wiem na co, na jakieś dziwne, Plany, nie plany, zezwolenia, niezezwolenia, cokolwiek. Wydaje się, ja nie wiem dlaczego. Ale że to dla waszego dobra, że nie będzie tej zgody, albo że nie będzie tej decyzji. Nie wiem dlaczego, ale to jest dla waszego dobra. Przykładowo, chcecie kupić dom, ale nie dostajecie kredytu na ten dom. A potem się okaże za trzy miesiące czy za sześć, że znajdziecie dużo lepszy dom w jeszcze lepszym miejscu, a na przykład tańszy. Albo za tą samą cenę, ale lepszy, bardziej się Wam będzie podobał. Na przykład na to dostaniecie kredyt, albo gdzie indziej dostaniecie lepszy kredyt, lepsze warunki. Ja podaję przykład. Ja nie, ja nie mówię, że to będzie dokładnie to. Podaję przykład, jakiego typu by to było, um, że wyszłoby Wam to na dobre. Wiecie o co chodzi? Że nie ma jakiejś decyzji, lub nie ma, albo decyzja jest niepomyślna dla Was. O to mi chodzi. Jest pokazane, że to jest dla Waszego dobra. Podobnie jak zaprzestanie. No, nie, to tu, będzie, to tu będą za... Dobra. Jeżeli nie dostaniecie kredytu lub zezwolenia na jakąś budowę, czy cokolwiek, jest pokazane, że to jest dla waszego dobra, dlatego że to was za dużo by kosztowało, a w przyszłości, nie wiem jak odległej, no to będziecie oglądać czytania, będziecie widzieć kiedyś to pojawi, będą lepsze, będzie lepsza energia w przyszłości, żeby to, um, to zrobić. To jest dla waszego dobra, że to się dzieje, bo wam to zaoszczędzi jakiegoś niepotrzebnego wydatku. Podobnie, jeżeli to, co tu jest pokazane, to jest rezygnacja z planowania życia z osobą niezdecydowaną. Dobra, ja widzę, że ty nie wiesz, czego chcesz. Ja już na ciebie nie czekam, nie planuję, idę w swoją stronę. Wydaje się, że to jest najlepsze do osiągnięcia. Ale weźmy wam jeszcze jedną ostatnią kartę. Odcinanie się od czegoś, odcinanie się od przeszłości, wybór drogi. Patrzcie. Najlepsze do osiągnięcia. Odcięcie się od czegoś i wybór, odcinanie się od jakiejś przeszłości i wybór swojej drogi. Jakaś komunikacja, postawienie jakiejś sprawy na ostrzu noża. Być może szukanie jakichś innych urzędów lub banków, które będą miały, um, um, będą bardziej przyjazne dla was. To też może coś takiego oznacza, że będziecie szukać gdzie indziej, ale odcinanie się od przeszłości, wybór drogi i takie pójście. Do przodu w tym miesiącu w bardzo takiej dynamicznej, zdecydowanej energii. To jest tak, jakbyście szli do przodu, i powiem szczerze, w ogóle się nie oglądali za siebie, w ogóle. No, nie powiem, nie powiem, dobre. No dobra, kochani. Ym, wy z każdym znakiem Zodiaku od baranka do ry, beczek. Wy z każdym znakiem od baranka do ry. B. czek Już lecimy. Dobra. Kochani, na luty. Baranek. Z barankiem macie zapobiegnięcie katastrofie. Wiecie co? Ale to na siłę. Na siłę ktoś coś ratuje. Na siłę ktoś nie pozwala czemuś się rozwalić. I śledzi, i nie ufa. Wiecie, dobra, już wam powiem, jaka to jest, szybciutko powiem, jaka to jest ta, jak się nazywa, energia. To jest energia taka. Na przykład podejrzewamy naszego partnera, partnerkę, że nas zdradza, to będziemy go tak śledzić i pilnować, że nie dopuścimy do tego, żeby nas zdradził. A gdybyśmy go nie pilnowali i nie śledzili, to poszedłby i zdradził. Wow, zapobiegliśmy katastrofie, bośmy go dopilnowali. Podczas gdy, jak będzie niedopilnowany innego dnia, to i tak poleże. To jest na takiej zasadzie. To jest zapobiegnięcie katastrofie tak na siłę, yy, za pomocą pilnowania, śledzenia. Natomiast, jakby nie było tego pilnowania, ja zawsze wam mówię, ja już to mówiłam nieraz: jeżeli człowiek ma coś zrobić, to zrobi. Wy macie dać człowiekowi drugiemu wolność stuprocentową. Nie można pilnować człowieka, można tylko dbać o swoją relację. W sensie być na tyle dobrym partnerem, partnerką, żeby ta osoba nie chciała was zdradzić czy opuścić. Natomiast osoba musi mieć pełną wolność, i jeżeli gdzieś polezie i zdradzi, to to jest ich niestety, no głupia, nie głupia, no to Jezus, Maria, no jest to ich decyzja. Więc zapobiegnięcie jakiejś katastrofy z baranem, ale totalny brak zaufania, śledzenie jakieś dziwne, strasznie. O Jezu, dobra, już nic nie mówię. Z bykiem macie pokazane naprawi oh, yes. naprawianie, budowanie czegoś, ale yy, na drodze stoją dzieci, albo dzieci są niezadowolone z tego, że naprawianie, budowanie, nie wiem dlaczego, albo ktoś jest niezadowolony. Jest jakieś, jakaś naprawa, jakieś dogadywanie się, być może dogadujecie się ze sobą, która jest cholernie niedojrzała. Być może jedno z Was chce naprawiać, budować, a drugie jest cholernie niedojrzałe. Jest pokazane, że jakieś, jak, jakiś progres tu będzie, ale ktoś jest albo niedojrzały, albo niezadowolony. Z bliźniętami. Dobra, nie pamiętam kto to miał. Przed chwilą robiłam wagę, ale nie pamiętam z kim waga to miała. Dobra, nie pamiętam. Ale wy macie te same karty. I jest pokazany jakiś despota, który yy, albo jakiś niezbyt dobry człowiek, który jest albo byłym partnerem, albo niedoszłym partnerem, a może jest czyimś, czyimś innym partnerem albo partnerką. Ale ktoś, kto wbił nóż plecy i przychodzi go wyjąć łaskawie. Ale bardzo możliwe, że nie pierwszy raz przychodzi wyjmować nóż plecy i zrobi to samo. Nie zmienia się ten człowiek. Jego charakter się nie zmieni. On wyjmie ten nóż z pleców i będzie wszystko pięknie, ładnie przez chwilę, a potem znowu zrobi to samo. No to to nie jest dobra energia. Zraczuli się, macie jakieś poważne rozmowy i otwieranie się na coś, odblokowywanie. Jeżeli ktoś był zablokowany, zostanie odblokowany i będziecie rozmawiać. Jeżeli nie chodzi o takie rzeczy, to jakieś odblokowanie się na coś, odblokowanie się na rozmowę albo rozmowa, którą odbędziecie Was odblokuje na coś. Może się dogadacie. To jest całkiem możliwe. Z lwiaczkiem, bąbelaczkiem się będziecie kłócić, a potem się będziecie godzić. Jest pokazana bardzo silna energia seksualna i magiczna magia seksualna. Jest pokazane, że ktoś o kogoś walczy, więc możliwe są trójkąty. Ktoś o kogoś może walczyć i za wszelką cenę chce zdobyć tą osobę. I jest pokazane, że ma bardzo duży wpływ na, energetyczny nawet, na osobę. Nie wiem, czy lew na was, czy wy na lwa, ale bardzo silna energia tutaj płynie. Możliwe kłótnie, ale potem się pogodzicie spokojnie. Znaczy, pewnie lepiej się nie kłócić. Z panną macie pokazane małżeństwo i niemożność podjęcia decyzji, więc brawo. Pytanie: czyje małżeństwo i dlaczego ktoś nie może podjąć decyzji? Na jaki temat nie może ktoś podjąć decyzji? No, słucham. No to jaki? Kto ma małżeństwo, a kto nie może podjąć decyzji i dlaczego? Co to w ogóle jest? Więc nie wiemy. Jesteśmy w jakim związku stałym, poważnym albo w stanie duchownym? Nie wiem, być może, no to nie mogę tego wykluczyć no bo to jest kurde jednak też karta religijna, sakramentu, nie? Ale nie może ktoś podjąć decyzji, nie wie, co zrobić, nie wie, czego chce, no więc nie wiem. A ja 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 ja! nie wie też. To co nikt nic nie wie, co to jest? Wa z Wagusią macie pokazane, że wy kochacie, a Waga nie wie. Ja cię kocham, a ty nie wiesz. No pamiętacie taki film? Ja cię kocham, a ty śpisz. No no, to tutaj jest: ja cię kocham, a ty nie wiesz. No no, to tyle. E, może będzie jakaś rozmowa, nie rozwoćmy się, albo nie rozstajmy się, nie rozstajmy, nie rozstawajmy. Mm. Nie rozstawajmy się, bo jest jeszcze między nami uczucie. Jest taka możliwość, ale jeżeli Wy wiecie, że Wy kochacie kogoś, kto nie ma rozwodu, no to tutaj tego rozwodu cały czas nie będzie. Co ja gadam? Do kogo ja tu gadam? Miśki! Dwa skorpionu liżki nie ma odejścia, albo jest powrót. Jeżeli nie jesteście razem, spokojnie, przylezie. No, na walentynki, pewnie, że tak zawita tu. Cześć, jestem! O, w goule. Ale jeżeli jesteście razem, macie jakąś... Nie będzie odejścia, nie będzie! Mm -mm. Nie można się odciąć, nie można zapomnieć, nie można się wyleczyć. Z szczelczykiem ktoś ma na boku babę, albo jakaś baba ma coś na boku. Ktoś coś ma na boku. Jest pokazana zabawa jest pokazany alkohol imprezy i jest pokazana kusicielka nic więcej nie mówię nic więcej nie mówię z koziorożcem mamy pokazaną tajemnicę a sny do Jezu ktoś o kimś śni ktoś o kimś śni ale nie możecie być razem bo jest niespełnione marzenie a jeżeli wy jesteście razem to ktoś nie mówi i ukrywa że marzy o kimś Innym lub o czymś innym. Niespełnione marzenie ktoś ma i ukrywa to, albo śnicie o sobie nawzajem, jedno śni o drugim. Niespełnione marzenie nie możecie być razem. Ukryty romans, ukrywanie swoich prawdziwych uczuć. Z wodnikiem problematyczny romans, problematyczny seks. Martwienie się seksem, ale seks jest, nie rozumie, czemu się martwicie. Najpierw się pójdzie do łóżka, a potem się człowiek będzie martwił. No to pytanie, co to znaczy? Co to dla Was znaczy? Pójdę do łóżka, zrobię seksik, a potem się będę martwić. Czym się można martwić? No, różnymi rzeczami się można martwić, no więc takie, coś tu jest pokazane. Ewentualnie e, romans, który wzbudza w kimś lęk. Aj, to ja nie wiem, czy to będzie stabilne. A z rybami nie ma na razie żadnego planu, nie ma na razie żadnych decyzji. Jest jakaś blokada, ale ktoś strasznie usilnie coś próbuje. Czekajcie, mu się karta odwróciła. Strasznie usilnie coś próbuje, tak jakby chciał dać radę, tak jakby chciał pokonać przeszkody. Strasznie usilnie próbuje, próbuje pokonać jakieś przeszkody ktoś. Oj, dobra. Kochani, karta anielska dla skorpionka to. Odpuść Eksa. Nadeszła pora, aby oczyścić swoją energię. Uwolnij się od Eksa. No, nic więcej nie mówię. Misiaczki. Tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje, widzimy się. No jakoś bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. Um, w środę pierwszego jest myczek na. Pierwszy będzie w środę? Pierwszy jest w środę. Jest myczek na 140 tysięcy subów. Strasznie wielki myk na 6 miesięcy. No. To jak chcecie to sobie obczajcie. Miszki tyle trzymajcie się, widzimy się niedługo. Na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa pa.